22 listopada otwarta została baza rodzin w potrzebie, baza Szlachetnej Paczki. Od tego czasu darczyńcy mogą logować się na stronie szlachetnapaczka.pl i tam wybierać rodzinę, której zdecydują się pomóc i rodzinę, która tą pomoc otrzyma jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. W rejonie dzierżgońskim w tym roku mieliśmy 11 wolontariuszy, którzy łącznie odwiedzili ponad 42 rodziny. Spośród tych rodzin do projektu zdecydowaliśmy się zakwalifikować około 25 rodzin. W tej chwili jesteśmy na etapie pozyskiwania darczyńców. Zachęcam bardzo gorąco wszystkich do tego, aby zalogować się na stronie szlachetnapaczka.pl. Następnie wybrać okienko Wybieram rodzinę. Następnie pokaże nam się mapa województw, wybrać województwo pomorskie, po czym wybrać w tym województwie magazyn Dzierzgoń. Otworzy nam się magazyn Dzierzgoń, w którym znajdują się wszystkie rodziny potrzebujące pomocy, wszystkie rodziny z naszego rejonu. Na stronie szlachetnapaczka.pl klikamy okienko Wybieram rodzinę. Kiedy otworzy nam się mapa z województwami, wybieramy województwo pomorskie, a następnie magazyn Dzierzgoń. W magazynie Dzierzgoń pokażą nam się wszystkie rodziny potrzebujące właśnie z naszego terenu. Jeżeli zdecydujemy się dla którejś z tych rodzin przygotować pomoc, musimy kliknąć Wybierz rodzinę, wybieram tę rodzinę i rzeczywiście wtedy oficjalnie po zalogowaniu się i zarejestrowaniu jeszcze dodatkowym staniemy się darczyńcami dla tej konkretnej rodziny. Bardzo ważne jest, aby tej paczki nie przygotowywać samemu. Fajnie, jeżeli możemy zaangażować w to grupę znajomych, przyjaciół, znajomych kolegów z pracy, całą firmę, całą spółdzielnię mieszkaniową, całą szkołę, całą klasę, ponieważ tak naprawdę dopiero wtedy paczka nabiera bardzo fajnych kształtów i rzeczywiście jest tą pomocą, na którą rodziny liczą, na którą my jako wolontariusze też liczymy. Szlachetne paczki przygotowane przez poszczególnych darczyńców będziemy dostarczać do magazynu w Dzierzgoniu, który będzie mieścił się w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury. Termin dostarczenia tych paczek do magazynu to finał Szlachetnej Paczki w tym roku. Będzie on miał miejsce w dniach 13 i 14 grudnia. Do tej pory w akcję Szlachetna Paczka w Dzierzgoniu włączyło się już bardzo wiele osób, wiele też instytucji. Działamy razem, natomiast jeszcze kilkanaście rodzin cały czas nie ma swoich darczyńców i na nich oczekuje. TV Regionalna 24.pl TV Malbork TV Sztum TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.